Kino Konesera tym razem w odsłonie konkursowej, w ramach której mogliśmy zobaczyć film Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i obsadzie Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej. Dodajmy, film nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni i Nagrodą Specjalną w Toronto. Reżyserem filmu jest Paweł Pawlikowski, od 40 lat mieszkający w Anglii i jest on najczęściej w gazetach opisywany jako angielski reżyser polskiego pochodzenia lub nawet Anglik, który w Polsce się tylko urodził. A my Polacy, jak to Polacy, wiemy, że to jest nasz reżyser i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ mało mamy polskich reżyserów, którzy są tak często nagradzani jak on. Ida Pawła Pawlikowskiego jest to jeden z najczęściej nagradzanych polskich filmów na festiwalach światowych. Zdobył nagrody na takich festiwalach jak festiwal w Toronto, festiwal oczywiście w Gdyni, festiwal w Londynie, a w przyszłym roku został zakwalifikowany do konkursu festiwalu Roberta Redforda w Sundance. Dla fanów kina z odrobiną własnego pomysłu mamy coś wyjątkowego. Filmowy konkurs Nakręcony Koneser, w którym uwieczniając niezwykłe chwile i miejsca Grudziądza, można wygrać kamerę sportową, która w znaczny sposób rozwinie możliwości rejestrowania nawet najtrudniejszych scen i to w każdych, nawet ekstremalnych warunkach. Dzisiaj, 11 grudnia, mamy specjalne wydanie Kina Konesera, film Ida, ale to nie jest tylko i wyłącznie powód, że to jest specjalne wydanie, ponieważ również dzisiaj startujemy z odsłoną nowego konkursu związanego z Kinem Konesera. Chcemy zachęcić stałych bywalców naszego projektu do działania, chcemy zmotywować ich, żeby pokazali nam Grudziądz z tych lepszych stron. Konkurs będzie polegał przede wszystkim na nakręceniu krótkiego filmu, maksymalnie do 5 minut, który będzie pokazywał niezwykłe miejsca i chwile związane z naszym miastem. Myślę, że nagroda też jest niebanalna i to będzie taka nie lada gratka dla koneserów dobrego kina.